Jakiś czas temu postanowiłem sobie, że swój komputer stacjonarny tamten wymienię na laptopa, który będzie moją stacją roboczą, przenośną, no i stacjonarną. I w taki oto właśnie sposób kupiłem sobie laptopa, który jest wart 5 moich samochodów, a jest nim Asus Zephyrus G14. Fajny, ameliniowy, szary, kolorowy i będzie mieć z tyłu wyświetlacz na klapie. Nie wiem, wziąłem jakiegoś tam laptopa pierwszego lepszego w sumie, który był dostępny, więc myślałem w ogóle, że będzie mieć 15 cali, a okazało się, że ma 14. 9400 zł. Pitosu. Od dzisiaj jem karton, a i mam garść rzeczy do sprzedania. Płytę główną i ramy, gimbala i stream decka. Tanio puszczę. Damy tu. Ancymonie. Proszę bardzo, moi drodzy. Laptop przychodzi do nas już włączony. Dobra, skąd Asus Zephyrus G14 z 2021 roku z Ryzenem 5900HS oraz RTX 3060, 32 GB RAMu oraz 1 TB SSD NVMe. Jak widzicie, po samym otwarciu laptopa z tyłu rzuca nam się napis. A to dlatego, że mamy tam na klapie zamontowane ileś tam tysięcy LEDów pod tą i możemy sobie tam wyświetlać różne animacje, gify, napisy. Powiedzmy sobie coś na szybko o jego budowie. Od spodu plastik, góra aluminium z czymś tam magnezowanym, jakimś tam o wie czym w sumie. Kur... to już się nie nadaje do używania, jak tak wycierasz laptop. Palmrest wykonany również z aluminium i tego jakiegoś tam stopu, nie wiem w sumie czego. No i brameczka matrycy, no również plastikowa. A więc zacznijmy może od góry tego laptopa. Jego matryca WQHD, która ma częstotliwość odświeżania 120 Hz IPS o naprawdę dobrym odwzorowaniu barw. W każdym razie jasność 300 nitów bodajże, jest on naprawdę jasny, potrafi walić w nocy po oczach, tak jak lubię, wiecie, ciemno, jasny monitor, czerwone oczy, płaczecie, siedzicie od 20 godzin przy komputerze, ten monitor idealnie się do tego sprawdzi. A, jak już jesteśmy przy tym, że to jest IPS, no to jeżeli chodzi o ghosting, no to on tutaj jest naprawdę, ja tam nie widzę żadnej smugi, nic. Jeżeli chodzi o backlight blending, nie ma żadnego backlight blendingu, nie ma tego smużenia, aczkolwiek nad tą matrycą nie znajdziemy żadnej kamerki, również pod nią, a sama ona ma 14 cali. Czyli jakby nie patrzeć, laptop dosyć smukły i mały. Przechodząc w dół, mamy klawiaturę podświetlaną, aczkolwiek nie RGB, ani nie ARGB, po prostu białe podświetlenie, które ma 3 stopnie regulacji. Same przyciski chodzą naprawdę bardzo fajnie, czuć ten fajny klik. Jestem przyzwyczajony oczywiście do klawiatur mechanicznych, aczkolwiek nie mam problemu z tym, aby na tej klawiaturze pisać. Jest to klawiatura wyspowa, czyli mamy ją tak jakby zabudowaną pod palmrestem i ta klawiatura podczas mocnego wciskania nam się nie zapada, co jest kolejną zaletą, aczkolwiek ma ona jedną wadę, przez to, że jest taka jakby zmatowiona. Ogólnie cały ten palmrest jest taki jakby zmatowiony, jest to taki jakby plastik pokryty taką gumą, aczkolwiek to nie jest plastik pokryty gumą. Jest to normalny aluminium. Nie pomaluję! I przez to, że on jest taki matowy, to zostaje na nim bardzo dużo odcisków paluchów. Naprawdę, no wiecie, no ludzka skóra, ludzkie dłonie, ale jakoś mi to nie przeszkadza, bo jak sobie paluszkiem przytrzemy, to one schodzą i jest coś super. Przy włączniku mamy czytnik linii papilarnych, poniżej głośniki, również od dołu głośniki. O kur... Mamy oczywiście możliwość włączenia przycisku Windows i tak dalej, i tak dalej. Bardziej istotne funkcje. Gładzik jak gładzik, śliski, szybki, no nie wiem jak mają działać inaczej gładziki. Mamy również budowany mikrofon, aczkolwiek ten mikrofon pozostawia bardzo dużo do życzenia. Dobra, trochę od dupy strony żeśmy zaczęli, aczkolwiek budowa samego laptopa. Jak widzicie, jest on naprawdę bardzo smukły. Waga mniej więcej tyle co butelka wody z upitymi 2 łykami. Jeżeli chodzi o chłodzenie, jak gdzieś czytałem, że to jest antykurzowy system chłodzenia, a to jest jedzenie tak zwane, żeby sprzedać jak najlepiej. Co do chłodzenia, posiada ciekły metal, moi drodzy państwo. Naczytałem się wiele złych opinii na temat ciekłego metalu, aczkolwiek myślę, że... nie wiem, czy myślę, a może nie myślę. Nie wiem, w sumie to mnie to nie obchodzi, czy to zdegraduje, czy kurwa... No tak, a co do złącz? No to z lewej strony mamy gniazdo zasilania, HDMI, USB-C oraz combo jacka, wracając do USB-C, które możemy zasilić 100 watami, a główna ładowarka, główny zasilacz ma 180 watów, także nie jesteśmy w stanie korzystać z tego laptopa w 100% ładując go przez USB-C, także tylko jedynie do przeglądania internetu możemy go używać, a ładowarka zasilacz wygląda tak i smukły, nie jest gruby, bo jest cienki. A jeszcze chciałem powiedzieć tak off topiciem, że ten jeden USB-C to może robić też za DisplayPorta. No a z prawej strony laptopa 2 razy USB 3.1, Kingston Lock oraz USB-C, ale tym razem już bez ładowania i żaden z nich to nie jest Thunderbolt. Niestety, mówiliśmy o klapie, no to klapa, bo musimy do niej wrócić. Otwierając laptopa, klapa matrycy nam go podnosi. Ja ogólnie jak sobie Jeżeli tego laptopa sobie tą klapę otwieramy, zamykamy, to ta klapa nam podnosi laptopa i delikatnie poprawia nam cyrkulację powietrza od dołu, no bo jeżeli już o tej cyrkulacji mowa, z boku, z tyłu, od dołu mamy wywieczniki powietrza, chłopie. Czas ładowania kilka godzin, czas rozładowywania 2 godziny. Ta bateria to jest chyba tylko dla picu, a ten komputer to jest mała przenośna stacjonarka, którą trzeba mimo wszystko zawsze podłączyć do zasilacza. Ktoś tam mówił, że mu trzyma to 10 godzin. Ktoś tam mówił, że mu to trzyma 7. YouTube'a obejrzałem 2-godzinne odcinki. Proszę bardzo, do ładowarki trzeba podłączyć. Po podłączeniu zasilacza wtedy pojawia się prawdziwa moc, prawdziwa potęga. Wzrasta nam wtedy taktowanie, moi drodzy Państwo. Temperatury skaczą tak. Tutaj laptop z tej strony klawiatury jest chłodny. Z tej strony jest chłodny. Tu możemy smażyć jajka. A teraz możemy powiedzieć o głośnikach. Bo ja zawsze myślałem, że w laptopach muszą być głośniki. Ogólnie nie dam na maksa, bo jest 12 w nocy. Ale możecie sobie posłuchać, jak te głośniki grają i sami ocenić. I tak właśnie, proszę Państwa, te głośniki grają, a to jest wywiad. A mi zostały 3 sekundy na... Przejdźmy do konkretów, ponieważ budowa tego laptopa, jego specyfikacja jest dostępna dla każdego. Chciałbym zacząć od tego, że ten laptop ma, proszę Państwa, 2 funkcje. On może być laptopem, gdy podepniemy go do prądu i umiejscowimy nad swoją głową, to może być suszarką do włosów. Wydzielana temperatura 95 stopni i napier wentylatorów z obu stron powoduje dużą cyrkulację powietrza i ciepło z obu stron. No właśnie, a co do tych temperatur? Tak, teraz widzicie tam wszystkie testy, gierki, FPS-y. Jeżeli chodzi o FPS-y, okej, może zacznijmy najpierw od FPS-ów, a potem od temperatur. Jeżeli chodzi o FPS-y w grach, nie wiem, czy kiedyś widziałem wydajniejszego laptopa. Może dlatego nie wiedziałem, że najlepszy laptop, z jakiego korzystałem, to miał MX 250. W każdym razie, ten laptop potrafi naprawdę. RTX, ten Ryzen, uzupełnienie ramami 3200 MHz. Oczywiście nie mamy możliwości rozbudowy dysku. Tutaj jest zamontowana M2 1000 GB, 1 tera. Wyśmienity jest. Gra i trąbi zespół kombi, proszę Państwa. Naprawdę, wszystko jest. 120 Hz, mamy ponad 120 klatek w większości gier. Czy to Fortnite, czy to Counter Strike, gdzie na FPS benchmark osiągnęliśmy ponad 400 FPS-ów. Czy to tutaj jakaś gra, która się, już nie pamiętam sobie jak się nazywała, z RTX-em włączonym. Oczywiście włączony też był DLSS, z tego względu, że jeżeli tego DLSS byśmy wyłączyli, to nam spada do 20 iluś klatek i to nie jest zbyt grywalne. Tylko jest jeden mały, wielki problem, o którym nikt nie mówił. Właśnie o tych głośności tych wentylatorów i o tym, że ten komputer nagrzewa się aż do tak chorych temperatur. Tutaj 95 stopni, nie wiem ile tam tysięcy obrotów, czy to 5 czy 6 tysięcy obrotów wentylator. Po prostu głowa pękała, nie dało się tego słuchać i znalazłem taką jedną metodę. Ta metoda polega na tym, że w rejestrze ustawiamy sobie tam pewną rzecz, aby potem w opcjach zasilania zaznaczyć sobie to, aby ten boost nie był agresywny, a po prostu go wyłączyć. I w tym momencie nasz komputer działa cały czas na 3,2 GHz, no i oczywiście widzimy spadek delikatny, bo jeżeli chodzi o jakieś gry AAA, to zazwyczaj jest to w granicach 7, 10, 12 FPS-ów i jeżeli schodzimy 20 stopni Celsjusza w dół, bo w tym momencie ten komputer miał tam bodajże, nie wiem, 70 stopni czy 67 stopni, to jest naprawdę bardzo dobra temperatura, gdzie przed zmianą tego, ten procesor, ta grafika, procesor nagrzewał się do 95 stopni, było gorąco teraz po zmianie tego temperatura ma 72 stopnie, wentylatory działają naprawdę stosunkowo cicho i teraz, mimo tego spadku delikatnego wydajności, powiem Wam, że ten laptop staje się czymś, co jest naprawdę dobrą alternatywą dla jakiejś stacjonarki. Ja wiem, on jest naprawdę drogi i to jest właśnie minus, że jest drogi, nie? Bo jakby był tani, to by było super. No ale wiecie, wszystko co jest tanie, to zazwyczaj nie jest dobre, a wszystko co jest dobre, to zazwyczaj jest taka konkluzja. A jeżeli chodzi o te wszystkie gry, Forze, tak dalej, wszystko jest wyśrubowane do wszystkiego i FPS-y są wszystkie. Tutaj to jest najwyższa prawie półka. Prawie najwyższa, bo są jeszcze droższe laptopy oczywiście, aczkolwiek do takiego najdroższego laptopa musiałbym jeszcze prawdopodobnie sprzedać, jeżeli chodzi o montaż na tym komputerze. Pierwszy film, jaki na nim zmontowałem, był na 8 kamer. Jeżeli chodzi o działanie tego komputera w premierce, działa naprawdę zajebiście. W tym miejscu mała popraweczka. Po dłuższych testach zauważyłem, że temperatura procesora oraz grafiki podczas montażu nie przekracza zazwyczaj 76 stopni, nawet kiedy nasz procesor jest w trybie potrzebuje agresywnego boostu, czyli boostuje sobie po prostu wyżej zegarami. Także w momencie, kiedy montuję sobie filmy, oczywiście podczas renderu ta temperatura diametralnie wzrasta, no ale to jest normalne. A co do renderowania? 18-minutowy film składający się właśnie z tych tam wszystkich kamer, ale już podzielonych, mających 18 minut i z ilomaś tam efektami w After Effectsie, jakimiś tam przejściami i tak dalej. Wyrenderowanie zajęło mi 20 minut. Także podczas montażu zostawiam sobie jakby agresywny tutaj plan zasilania, no ale jak zobaczycie, podczas otwierania projektu temperatura nie przekracza 76 stopni, zazwyczaj ma się w granicach właśnie 72, 76. Ten projekt nie jest skończony, bo jakby jestem jeszcze w trakcie robienia go, aczkolwiek jak sobie zobaczycie, przykładowo, tutaj mamy całą sekwencję w 4K. Wszystko działa ładnie, płynnie, nie ma z niczym żadnych problemów. Tutaj mamy podgląd w 1/8 rozdzielczości, w 1/4, również nie ma żadnego problemu. Nawet w rozdzielczości tutaj full, jak sobie damy, będzie troszeczkę gorzej, aczkolwiek wszystko jest jak należy. Nawet jak sobie odpalimy tutaj, o, mamy jakąś kompozycję, to zobaczcie, normalnie sobie nawet tutaj w rozdzielczości full działa. No i z montażem na tym komputerze nie ma żadnych problemów. Na tym laptopie spędzam średnio około 15-20 godzin dziennie. Mam go od 9 dni, ja wiem, to źle brzmi, ale to potwierdza tylko to, że korzystam z niego bardzo dużo i jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to się mniej więcej wszystko sprawdza. Jeżeli chodzi o projekt, który już jest potem bardziej rozbudowany, jak najbardziej komputer dostaje małej zamuły. Tutaj jeszcze nie ma tak naprawdę nic, on jest tylko ten materiał pocięty i tutaj się jeszcze nic nie dzieje. Jak już będzie cały obrobiony, prawdopodobnie delikatnie zacznie nam spadać wydajność tego programu, no ale to jest normalny, no bo automatycznie wiecie, 32 GB RAM-u do montażu to jest mało. Ja na tym kompie używam zazwyczaj około 60-70 GB RAM-u i to jest jeżeli sobie odpalam jakąś gierkę, zmieniam sobie tutaj tryb zwiększania wydajności procesorów na wyłączone, jeżeli montuję, daję sobie agresywne, wtedy mam większą wydajność, a temperatury nie są aż takie wysokie, czego nie można powiedzieć o grach i po prostu parzy kolana. Laptop jest w stanie zastąpić komputer stacjonarny, tylko trzeba mieć na uwadze to, że jest głośny. Chcę, aby on wyeliminował komputer i stał się moim głównym komputerem. To jest prawie ultra puk, co nie? On jest ultra cienki, ultra zajebisty, ultra mały. To, co zostało mi teraz zrobić, to podmienić tego laptopa za tą stacjonarkę, ale to w następnym filmie, także subskrybujcie, aby Was on nie ominął. Elo!